W auli Collegium Polonicum w Słubicach odbyły się kwalifikacje regionalne 28. konkursu piosenki Wygraj Sukces. Konkursu, który różni się m.in. pod względem doboru repertuaru od innych tego typu konkursów. Nie ma wiele takich konkursów w Polsce, które wydaje piosenki, proponuje im repertuar i mówi: słuchajcie, specjalnie dla was, dla dzieci, dla młodzieży komponujemy piosenki, posłuchajcie, może wam się spodobają. I to nas trzyma trochę tak w cudzysłowie, bo gdyby to było nieakceptowalne, to by bez sensu to było robić. Dlatego cieszymy się, że te piosenki żyją. Że one nie żyją tylko w czasie konkursu tutaj czy w innych częściach Polski, tylko te dzieci i młodzież wykorzystują te piosenki zarówno w szkole, jak i w innych konkursach, jak i w konkursach zagranicznych. I to jest super. Obecni wykonawcy są na dużo wyższym technicznym poziomie niż to było 20 lat temu czy 28 lat temu. Natomiast minusem jest to, że oni potrafią zaśpiewać bardzo dużo, ale emocjonalnie są dużo mniej skupieni w czasie piosenki. I może to źle zabrzmi, ale trochę dochowaliśmy się pokolenia bardzo dobrych odtwarzaczy. Bardzo dobrych takich playerów, takich po prostu kopii kogoś, kto już był. A ja ciągle im powtarzam na warsztatach, na obozach artystycznych. No, kim by był wykonawca, który tylko chodzi i odgrzewa dania, które już kiedyś zostały podane. Ja szukam czegoś, czego w życiu już nie skosztowałem. I to jest jakieś intrygujące, dlatego mówię, szukajcie swojego pomysłu. Ja chcę, żebym zapamiętał Krysię, Marysię, bo, no i właśnie, to bo ma wiele kropek. My szukamy takie osoby, które mają to coś, czego się nie da zważyć, zmierzyć, ale to jest to coś, co my zapamiętamy jako jurorzy, co zapamiętają jako rodzice czy instruktorzy na sali. Mam nadzieję, że taką szóstkę, może siódemkę, bo taki mamy tutaj jakiś limit postawiony, uda nam się tutaj w Słubicach znaleźć, bo tu zawsze jest wysoki poziom. Tu zresztą jest ogromna historia edukacji wokalnej, bo przecież znam się tutaj z instruktorami od wielu, wielu lat i jestem przekonany, że będzie wspaniale. Po przesłuchaniu uczestników jury konkursowe w składzie Monika Jakuszewicz, Weronika Tamborska i Jarosław Piątkowski do kolejnego etapu nominowały Maję Chłupko, Zuzannę Płaszczyńską, Gabrielę Weckwert, Hannę Małecką, Milenę Płachtę, Amelię Jurkowską i Klarę Kraszewską. Ponadto jury wyróżniło 13 wykonawców. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy kolejnych wokalnych sukcesów.